Dzień dobry Państwu. Tak bliżej mikrofonu. Ponieważ jestem ginekologiem położnikiem, no i tam jeszcze parę różnych zajęć, więc w kręgu mego zainteresowania istnieje początek człowieka, a w zasadzie przygotowanie do początku, no i później opieka nad dalszym rozwojem i przygotowaniem do następnego początku, czyli wymiana pokoleń. To, co w dzisiejszych czasach się zauważa, to może ci, którzy mają małe dzieci, to zauważają, że te dzieci są troszeczkę inne niż było to dawniej. Mają te dzieci pewne cechy, które może dawniej nie występowały aż tak widocznie. Są to dzieci, które widzą inaczej otoczenie, świat, inaczej reagują na te same bodźce, na które my jesteśmy narażeni, a czasem nawet powodują to, iż wprawiają rodziców w zakłopotanie swoim zachowaniem, czy też swoimi pytaniami. Pytaniami czasem nie z tej ziemi. Druga rzecz to jest właściwe otoczenie ekologiczne, to jest nie tylko woda, żywność, ale cała masa jeszcze innych spraw. Po to, żeby właściwie funkcjonowało nasze ciało i nasz umysł i żebyśmy mogli nie tylko się rozmnażać, ale i żeby następne pokolenia były zdrowe. I teraz po takim kręgu powiem Wam parę takich rzeczy. Jak ja startowałem w medycynę właśnie, to wtedy oczywiście też był problem niepłodności, ale ten problem polegał na tym, że w dużej mierze dotyczyło to kobiet. Sytuacja obecna, do jakiej doszło, to jest gwałtowny spadek płodności mężczyzn. Gwałtowny. Obecnie szacuje się, że niepłodność mężczyzn w związku męsko-damskim oczywiście jest w 50% przyczyną tej niepłodności w związku. W 50% to jest bardzo dużo i prognozy są takie, że to będzie narastać. Okazuje się, że wiele informacji, jakimi byliśmy dotychczas karmieni, są to informacje kompletnie nieprawdziwe albo częściowo prawdziwe. I tak jak nas wychowywano, że mężczyźni są silni i tak dalej, tam, władczy, mogą więcej wytrzymać, a kobiety, tak zwana słaba płeć, to jest odwrotnie. Również to się dzieje pod względem płodności. Gonady męskie, ponieważ są na zewnątrz, są bardziej narażone na czynniki zewnętrzne, na które gonady damskie, które są wewnątrz, są narażone mniej. I to w tych współczesnych czasach coraz bardziej jest widoczne. W związku z tym musiały być drastycznie zmienione normy, no bo w jakiś sposób musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, kto spełnia tak zwaną normę płodności, a kto nie, prawda? Więc te normy, jeśli chodzi o mężczyzn, drastycznie się zmieniły w ostatnich latach. To znaczy ostatni wariant jest z roku 2010. I krótko mówiąc, ten wariant z roku 2010 przed zmianą byłby zdefiniowany jako kompletnie niepłodny gość.
No to, to już macie świadectwo. Natomiast te normy, jakie są obecnie, no to on jest całkowicie zdrowy z punktu widzenia płodności. Więc tak to się drastycznie zmieniło. Dlaczego to się tak dzieje? Też doszło do pewnych zmian w postrzeganiu rozwoju młodzieńca. Słyszeliście zapewne o takim zjawisku jak niestąpione jądra bądź jądra ruchome. Tutaj problemem jest temperatura. Otóż różnica ciepłoty ciała naszego, na powierzchni naszego ciała i ciepłoty wewnętrznej jest w granicach gdzieś tak 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. No jest to niewiele, no jakbyśmy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest temperatura powiedzmy dwóch przedmiotów, to tej różnicy w granicach stopnia do półtora byśmy nie mogli odczuć. No chyba, że ktoś miałby jakieś nieprzeciętne zdolności bądź postrzeganie. Ale ta niewielka różnica czyni bardzo dużo. Dlatego, że jeśli te jądra są niestąpione, na przykład są w kanale pachwinowym albo wręcz w jamie brzusznej, są narażone na tą wyższą temperaturę, która powoduje zaburzenie wykształcania się plemników, zaburzenie również funkcjonowania hormonalnego gonad męskich. W związku z tym, przy dłuższej ekspozycji na te wysokie temperatury może nawet grozić nowotworzenie, czyli rak pierwotny jądra. Dlatego istotną rzeczą jest to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, kiedy w takim razie jest termin najpóźniejszy na to, aby dokonać tej korekty, aby nie doszło do tych niekorzystnych zjawisk. No i tutaj były różnego rodzaju koncepty. Obniżano wiek takiego młodzieńca i teraz okazuje się, że optymalne jest dokonanie korekty bardzo, bardzo wcześnie, czyli przed drugim rokiem życia. Co to znaczy dla rodziców? Ja nie wiem, czy pediatrzy w ogóle o tym mówią i czy mówią położnicy po narodzinach noworodka płci męskiej rodzicom. Że rodzice powinni sprawdzać nie tylko to, czy u takiego chłopczyka jest zachowana ruchomość, prawidłowa ruchomość napletka, bo tu jest kwestia, jeśli nie udaje się ściągnąć tego napletka, to nie jest takie rzadkie, to jest tak zwane zjawisko stulejki, ale czy również są badalne jąderka w worku mosznowym. No jeśli ich nie ma, to trzeba się udać do pediatry, no ale żeby to wiedzieć, no to rodzice powinni to sprawdzić. Powinni też to standardowo sprawdzać pediatrzy przy każdej wizycie takiego dzieciątka u lekarza. Bo na początku nie tylko z chorym dzieckiem się przychodzi do lekarza, ale są też takie spotkania przesiewowe, gdzie sprawdza się prawidłowość rozwoju tego dziecka. Więc drodzy rodzice i drodzy dziadkowie, jeśli przychodzicie ze swoimi wnukami bądź dziećmi do lekarza, pediatry bądź też lekarza ogólnego, bo to czasem się opiera na lekarzu ogólnym czy też
rodziny, czy jak on tam się by nazywał, pierwszego czy tam któregoś kontaktu, to miejcie to na względzie, aby to sprawdzić. W związku z tym u dorosłego mężczyzny, takiego, który stara się o potomstwo i jest pewien kłopot w związku, bo starają się o to potomstwo przez okres roku, ponad roku, rok i dłużej, i nie ma tego poczęcia, no to możemy mówić wtedy według danych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia o niepłodności, czyli obniżeniu płodności w parze. Wtedy zwykle powinna się taka para pojawić u specjalisty celem diagnostyki obu osób. Tutaj też jest częsty błąd, że zgłasza się niewiasta tylko i wyłącznie. Natomiast mąż pozostaje w chałupie, no on tam musi pilnować tego wszystkiego, prawda? Bardzo dobrze, że z tej chałupie pilnuje, a on powinien się też pokazać. Więc jeśli przychodzi tylko niewiasta, to albo ona powinna mieć tę świadomość, że powinna się pokazać razem z mężem, bądź też lekarz, który się zająć ma tą parą, powinien o tym przypomnieć. I teraz, jeśli są jakieś problemy zdrowotne w tejże parze, to z drugiej strony te problemy zdrowotne mogą być kompensowane przez drugą osobę, która jest bardziej zdrowa. Czyli możemy sobie wyobrazić, że jedna z osób jest z jakimś zjawiskiem chorobowym, który obniża płodność, natomiast druga osoba jest na tyle zdrowa, że będzie kompensować to obniżenie płodności. O tym oficjalnie się tak za bardzo nie mówi, ale takie zjawisko istnieje. Powracając jeszcze do mężczyzn, ta ciepłota jest kardynalna, czyli jeśli niewiasta dba o swego mężczyznę, to powinna zwracać uwagę na to, żeby nosił bieliznę przewiewną i luźną, z dobrej jakości. W Polsce byłby to specjalnie spreparowane włókno lniane, czyli nie takie sztywne, takie trące, tylko ja już nawet nie wiem, jak się to nazywa, ale uzyskuje się takie miękkie włókno. A z bawełny to musi być bawełna ekologiczna. Zwróćcie uwagę na to, że większość bawełny, jaka jest hodowana, jest psikana właśnie środkami zawierającymi glifosat, który się kumuluje w organizmie. Ten glifosat może przechodzić nie tylko przez drogę pokarmową, ale również przez skórnię, przez śluzówki i tak dalej. On się kumuluje i między innymi powoduje zmniejszenie płodności, a nawet i wady. W sytuacjach skrajnych powoduje nowotwory. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Właściwy rodzaj tkaniny, tak uszyte te spodenki, żeby był luz, żeby tam to wszystko sobie się wentylowało, i na to właściwa garderoba też, żeby się wszystko wentylowało. To, co współcześni ludzie użytkowują, no to jest telefonia komórkowa. W zasadzie to rzadko kto. Ja znam dwie osoby, które w ogóle nie używają telefonii komórkowej, czyli to są już takie dinozaury. To ma swoje plusy, ja bardzo lubię tę technologię, ale niestety ona ma swoje mankamenty, polegające na tym, że to sztuczne pole elektromagnetyczne, jakie jest wytwarzane jako pewien element informacji przechodzący z jednego instrumentu do innego, no niestety oddziałuje negatywnie na nasze ciało.
I to też trzeba brać pod uwagę. No jest cały szereg różnego rodzaju takich zjawisk, które powodują uszkodzenia doprowadzające do zmniejszenia płodności. I to może tyle na wstępie. W takim razie prosiłbym o pytania, bo być może, że tutaj zarysuje się... Odpadł mi mikrofon. Jak to się przywina? Coś zrobiłam nie tak, że on odpadł. Dobrze, jest. To może tuż kieszonkę, co? Tu jest dobrze. Dobra. Więc czekam na pytania, bo jak nie będzie pytań, to w zasadzie moja rola jest zakończona, więc ja będę bardzo zadowolony, a wy nie wiem, czy też. Tak. Pytanie było, ktoś w rodzinie poronił i wszystkie badania były w porządku, tak? Są pewne badania, takie kardynalne, które trzeba zrobić u kobiety i u mężczyzny i w zależności od wyników tych badań poszczególne ścieżki można rozszerzać. I teraz to, co się objawia w ostatnich latach. Szukamy. Nie wszystkie badania są dostępne w całej Polsce. Jest cały szereg badań, które trzeba robić w ośrodkach specjalistycznych i to może ograniczać możliwości ludzi, bo trzeba gdzieś tam jeździć trochę dalej. Ale co chciałem powiedzieć? Pojawia się zjawisko w coraz szerszym wymiarze zaburzeń immunologicznych, gdzie różnego rodzaju zjawiska immunologiczne, z którymi dotychczas nie mieliśmy do czynienia, zaczynają odgrywać coraz większą rolę właśnie w tej niepłodności. Być może, że tu chodzi o to, że jeśli już spenetrowaliśmy to, co mogliśmy zrobić, to pozostaje ta pula związków, która wcześniej nie była zdiagnozowana, ponieważ nie było narzędzi takich. Ale to nie jest odpowiedź jeszcze, dlatego że generalnie rzecz biorąc jest coraz większa liczebność par, które mają problemy z płodnością. Tutaj są jakby dwa zjawiska i to jest efekt kumulatywny. Jedno zjawisko jest takie, że coraz częściej ludzie zaczynają myśleć o prokreacji, gdy są w troszeczkę starszym wieku. Optymalny wiek dla kobiety do prokreacji to jest, i to się nie zmieniło od lat. On wynika, ten optymalny wiek, z tego, że jest pewna pula gamet zatrzymanych w rozwoju, to może tak to nazwę, w jajnikach, i to jest określona pula, nie może być większa niż mniejsza, czy też mniejsza fizjologicznie u zdrowej kobiety, która ulega destrukcji wraz z czasem ziemskim i ta destrukcja jest spowodowana przez różne czynniki, w tym m.in. promieniowanie kosmiczne i tak dalej, to w to nie będę wchodził, ale chodzi o to, że efekt końcowy jest taki, iż około 40 roku życia w stosunku do młodych kobiet kompletnie zdrowych, no rzadko kto jest taki kompletnie zdrowy, jest zaledwie 4% możliwość poczęcia. 4% w parze. Więc z punktu widzenia związku wiek kobiety jest wiekiem, jest czynnikiem kluczowym, jeśli chodzi o płodność. A jednocześnie te pary współczesne zaczynają myśleć o prokreacji dość późno, czyli po 30 roku życia, tak średnio wychodzi. To wtedy już spada ta płodność. A jeśli jeszcze tam chcą coś zrobić, bo to
a to studia trzeba zrobić, a to się zabawić, pojeździć za granicę, no teraz to tam za bardzo nie pojeżdżą. Dopiero później przychodzi moment, kiedy zaczną myśleć o potomstwie. Zwykle wchodzą w taki okres czasu, kiedy już ta płodność jest w pewien sposób ograniczona. I to jest jakby fizjologiczne zjawisko, na które nie mamy wpływu, znaczy mamy taki wpływ, że powinniśmy o tym wcześniej pomyśleć, tak? Do tego dochodzą inne zjawiska, czyli te ogólnie nam znane, że ta żywność, woda, wszystko nasze otoczenie, syntetyki, ten cały zanieczyszczenie elektromagnetyczne, jakie nas otacza, to jest wszystko efekt kumulatywny, który dodatkowo negatywnie wpływa na naszą płodność. To tak bym to ujął. Teraz zastanawiające jest to, dlaczego narasta zjawisko właśnie tych przyczyn immunologicznych. Pytanie było, czy w ciąży skracająca się szyjka macicy jest związana z wysiłkiem fizycznym, czyli czy zalecenia lekarzy, że taka kobieta ma leżeć plackiem, są sensowne. To zależy kiedy. No właśnie. To zależy kiedy. Trzeba pamiętać, że macica jest mięśniem, czyli pracuje, prawda? Są skurcze, rozkurcze i tak dalej. To kobiety lepiej wiedzą niż mężczyźni. Natomiast szyjka też jest mięśniem, z tym, że w tym mięśniu jest więcej tkanki włóknistej. W związku z tym ona jest bardziej twarda i to, tą funkcję, jaką ma mieć, bardziej trzymającą, to ona spełnia. Teraz, kiedy może się skracać ta szyjka? Bo no, najpierw na to pytanie powinniśmy sobie odpowiedzieć. Dobrze. Ta szyjka może się skracać, czyli przestaje mniej trzymać z powodu zmian w strukturze tej szyjki. Czyli jeśli będą zmniejszać się ilościowo, będzie zmniejszać się ilościowo tkanka włóknista, to ona przestanie tak dobrze trzymać, a tam nosimy sporą ilość kilogramów. Bo to dziecko waży, wody płodowe ważą, łożysko waży, sama macica powiększona wielokrotnie też waży. To jest spore obciążenie. W związku z tym w przypadku siedzenia i wszelkiej pionizacji będzie zwiększone napieranie na tą szyjkę. Kiedy dochodzi do takiego zjawiska? No między innymi przy różnego rodzaju infekcjach, głównie bakteryjnych. One mają, te bakterie, takie substancje w sobie, które powodują uszkodzenie tych włókien. Czyli trzeba by było zrobić posiewy i sprawdzić, czy takie zjawisko istnieje, ewentualnie przeleczyć. Następna sprawa to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co stabilizuje tkankę włóknistą, czyli inaczej mówiąc, w związku z tym, co może ją uszkodzić. Tkanka włóknista składa się z kolagenu, czyli pierwsza rzecz, jeśli będziemy mieć niedobór kolagenu w żywności, to będzie ona słabsza. Co stabilizuje ten kolagen? Witamina C. Jeśli będzie niedobór przyjmowanej witaminy C, też będzie ten kolagen słabł i w związku z tym będzie się skracać szyjka. Trzeba też pamiętać, czy ta szyjka wtórnie się może wydłużyć i lepiej sprawować swoją funkcję. Tak. Teraz odpowiedź na takie pytanie. No dobra, są jakieś te długości. To już nie będę w to wchodził, ale są kardynalnie krótkie szyjki, takie, które już grożą tym, iż może albo pęknąć pęcherz płodowy, mogą odpływać wody i wtedy mamy problem, bo może się rozpocząć przedwczesny poród przy niedojrzałym dziecku do
w jakimś tam stopniu niedojrzałym do funkcjonowania poza organizmem matki. Coś chciałeś powiedzieć? Nie, nasz pytania są cały czas? Tak. Jak są pytania, to jedziemy. Dobra. I... I jeśli byśmy zastosowali parę tych sposobów, bo to jest jeszcze więcej tam przyczyn różnych, to możemy się spodziewać tego, że ta szyjka może się wydłużyć i zacząć lepiej trzymać. Czyli inaczej mówiąc, czy jest to sytuacja odwracalna? Tak. Niekiedy stosujemy leczenie takie mechaniczne. Dawniej stosowano tak zwany szef Sturmdorfa, czyli jakoś tam jeszcze go nazywano, w zależności od tego, w jakim kraju na ten temat mówiono. Polegało to na tym, że zakładano szew chirurgiczny na pewnej długości szyjki, ściągano ten szew tak, żeby ta szyjka lepiej trzymała, czyli to było takie sztuczne wywołanie tego procesu, jaki ma być, ale to nie było dobre, dlatego że było wiele zmiennych. Po pierwsze, ta szyjka, jak już się skraca i ma uszkodzone te włókna, ona jest bardziej rozkruchniona. W związku z tym może się rwać. Mogą być różnego rodzaju uszkodzenia tej szyjki z powodu tego szwu. No bo to są nici plecione, czy tam monofilalne, ale są nici, więc później wpadli na pomysł, żeby to były, bo jak jest naprężenie na małej powierzchni, to jest to, może być efekt tnący. Jeśli jest na większej powierzchni, to lepiej to trzyma i nie ma tego efektu tnącego. To był wielki problem. Więc później zakładano takie szwy, które były jakby taśmą różnej tam wielkości, to lepiej trzymało. Ale problem jest taki, że w takich sytuacjach jeszcze można przypadkowo przebić pęcherz płodowy, no jeśli tak, no to będą infekcje, będzie odpływanie wód płodowych i tak dalej, co wszystko może się kończyć niedobrze. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że może wystąpić z różnych powodów czynność skurczowa. Ta czynność skurczowa może wystąpić też z powodu infekcji, może być z innych powodów, no w każdym razie jak jest ta czynność skurczowa, to jeśli nie potrafimy jej zatrzymać, a tutaj środki przeciwskurczowe, jakie stosowano, no były mocno toksyczne dla układu sercowo-naczyniowego pacjentki. I one to bardzo kiepsko znosiły, więc nie każdemu można to było podać. Jeśli nie zatrzymamy tej czynności skurczowej, to może dochodzić do, mimo wszystko, pęknięcia szyjki, nawet w sytuacjach kardynalnych to odcięcia tej szyjki od macicy robią się kłopoty różne, no, trzeba wtedy stosować działania naprawcze. Jeśli jest taka możliwość, i we właściwym momencie zareaguje lekarz, no i pacjentka, bo ona musi zareagować w formie takiej, że się zgłasza do miejsca, gdzie powinna się zgłosić, czyli do kliniki czy szpitala, to trzeba ten szef szybciutko zdjąć, bo będą problemy. A współcześnie się rzadko to już stosuje, współcześnie stosujemy tak zwane krążki podtrzymujące, one są utworzone, no, są różnych kształtów, ale są utworzone z silikonu, czyli takiego materiału, który uważa się, że jest obojętny biologicznie. I ten krążek jakby nasuwa się tak jak pierścień na palec. Ten krążek ma właśnie podtrzymywać. On się stabilizuje na mięśniach, które budują pochwę wokół i częściowo mięśniach budujących przeponę moczopłciową. No i to jest zdecydowanie bezpieczniejsze. To tyle, jeśli chodzi o ten mechanizm. Pytania? Bo zaraz kończymy. Ja mam pytanie o możliwość stosowania leczenia sytuacyjnego, bo może być silikonowy.
O możliwość usuwania? Stosowania. Dziewczynek młodych. Aha. Pytanie brzmi. O możliwość stosowania młodych dziewczynek kubeczków menstruacyjnych. To może słyszeliście o kubeczkach menstruacyjnych. One mają taki kształt jakby wklęsłego talerzyka z takim czymś jak od beretki jest ta antenka. To jest do pociągnięcia. Kubeczek menstruacyjny jest wykonany z silikonu, czyli też materiał obojętny biologicznie. On ma pamięć kształtu. Wkłada się go w taki sposób, żeby zmieścił się między palcami zgięty. W pochwie on się rozprostowuje, bo ta pamięć jego wraca, opiera się, bo pochwa jest płaska, to jest tak jak kanapka, natomiast ze względu na to, że można ją rozprężać na różne sposoby, czy na przykład wkładając chociażby kubeczek, pochwa dostosowuje się do kształtu tego kubeczka i szczelnie go obejmuje. W związku z tym krew menstruacyjna, która spływa do tego kubeczka i nie przelewa się poza ścianę tego kubeczka, na zewnątrz pochwy. Taka jest idea. Kubeczki menstruacyjne, ja może o kubeczkach też powiem, bo to wszyscy mogą nie wiedzieć. Kubeczki menstruacyjne mają swoje olbrzymie zalety. W zasadzie wydaje mi się, że jest to najlepsze narzędzie, jakie może stosować kobieta w trakcie menstruacji. Dlatego, że one mają swoje plusy, zarówno podpaski, jak i tamponu, bez ich minusów. Tak to widzę. I żeby tu nie być gołosłownym, to potwierdzają użytkowniczki, bo ja, jak wiecie, nigdy nie używałem kubeczka menstruacyjnego, nie przypominam sobie, żebym był kobietą, ale tak to funkcjonuje. I teraz tak, jak to z młodymi dziewczętami? No problem polega na błonie dziewiczej i tutaj mamy różnego rodzaju kształty tych błon dziewiczych. Mogą być takie błony dziewicze, które uniemożliwiają założenie kubeczka menstruacyjnego. No to wtedy wiadomo, nie można go stosować. Czyli co by można było zrobić? Są lekarze, ginekolodzy, którzy nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego jak kubeczek menstruacyjny. No to musicie wiedzieć, do kogo przyjść, żeby... I najlepiej kobieta do kobiety wtedy, bo to jest młode dziewczę, więc żeby... Bo to się wszystko wpisuje w podświadomość. To jest niezwykle delikatna sfera. W związku z tym taka mamusia z taką dziewczynką musi pójść do takiej pani ginekolog, która spełnia te warunki niezwykłej delikatności, subtelności, kultury osobistej i tak dalej. To już nie będę rozwijał, bo wiecie, o co chodzi. I ona by sprawdziła, czy nie ma przeciwwskazań anatomicznych, bo o to nam chodzi, prawda, do zakładania kubeczka. I tyle w temacie. Pytanie brzmi... Ile lat ma? 8. 8-letni chłopiec. Ośmioletni chłopiec ma prącie wielkości chłopca 4-letniego, bo tak to zostało zapamiętane przez jego bliskich, że było tej wielkości w wieku 4 lat, a ma 8. I on się, ten penis nie zwiększył. Urolog, który to oglądał, powiedział, że taka jest jego natura. Tak może być. Tak może być, ale no ja nie widziałem tego chłopca, więc trudno mi jest się wypowiadać. Jeśli urolog powiedział, że taka jest jego natura, to zapewne tak jest. Ale jeśli by były wątpliwości, no to w istocie trzeba by było takiego chłopca pokazać specjaliście, czy jest to wszystko w porządku, bo mogą być powody inne, czyli trzeba by było się przyjrzeć, jak on się rozwijał i rozwinął jeszcze poza tym, czy nie ma jakichś defektów. Bo jeśli by były jakieś zauważalne defekty, które by wskazywały na to, że ma być może jakiś hipogonadyzm, no tak to medycyna określa, no to wtedy trzeba by było wdrożyć diagnostykę i ewentualne leczenie.
Natomiast wcześniej nie. Ale tylko wtedy, jeśli są wątpliwości. No to endokrynolog dziecięcy. Endokrynolog dziecięcy, tak. Proszę. Jak nie ma pytań, to dziękuję Wam wszystkim.